Witajcie, mili goście, w tę wrześniową, piękną niedzielę. Widać, jak słońce tu prześwietla mi stryszek. Także weźcie sobie jakieś piciu. Ja tutaj mam też coś do popijania, w razie gdyby mi zaschło w gardle. Zazwyczaj jak ktoś z gości przychodzi tutaj do mnie na stryszek, to siada sobie tam na półeczce pod oknem albo tu naprzeciwko na fotelu i wtedy możemy sobie tutaj porozmawiać. Raczej za dużo osób się tu nie zmieści. Jest fajna atmosfera, myślę, taka kameralna bardzo, maksymalnie kameralna. I jeszcze jak żył mój mąż, to czasami jak się tu wdrapał do mnie na stryszek, to mówił, ale ty tu masz fajnie, mogę się tu do ciebie przeprowadzić. Ja mówiłam, no oczywiście, przecież druga strona stryszku jest wolna, możesz się tutaj przeprowadzić ze swoim komputerem, nie ma problemu. Nie będzie mi się chciało tutaj wchodzić tak wysoko. No i tak zostałam tutaj sama. Dzięki temu myślę, że sobie ćwiczę mięśnie łydek, bo muszę drałować do góry i na dół. Nawet sobie zorganizowałam o taki koszyczek. Koszyczek niezbędniczek przenośny, gdzie mam wszystkie moje protezy, jakieś okulary, długopis, jakiś notesik do notowania pomysłów, bo czasami w różnych dziwnych momentach mi przychodzą pomysły do głowy, więc muszę je sobie od razu zapisywać. Co tam mam jeszcze? Jakąś szmatkę do czyszczenia okularów, pomadkę, długopis, chusteczki, no takie różne niezbędne rzeczy, po które gdybym ich nie miała w koszyczku, to musiałabym biegać z góry na dół, a tak to przynajmniej sobie trochę obniżam ilość tych kroków do góry i na dół. No takie lenistwo, a może zapobiegliwość już wiekowa. Dzisiaj próbowałam sobie ustawić kamerkę na jakichś takich dziwnych nóżkach, ale coś mi nie wyszło. Z kijkiem też mi nie jakoś nie bardzo dzisiaj, także ustawiłam kamerkę nieruchomą w takiej mojej lampie okrągłej. I dzisiaj taki będzie kadr, spokojniejszy może. I co, z czym dzisiaj przychodzę do was? Przychodzę z dalszym ciągiem o Dominikanach, bo znowu mi się coś przypomniało. Po prostu jak człowiek tak chodzi i myśli na dany temat, to różne mu się przypominają historie. Także dzisiaj opowiem o jednym Dominikaninie, o ojcu Joachimie Badenim, którego miałam szczęście, jeszcze zdążyłam go jeszcze poznać, a jutro o ojcu Tomaszu Nowaku, z którym też miałam kilka razy szczęście się spotkać, który był na naszych rekolekcjach, służył nam słowem. No także jutro Tomasz, a dzisiaj ojciec Joachim. Ojca Joachima, no ojciec Joachim już nie żyje od dobrych kilku lat, a zdążyłam go poznać, no nie wiem dokładnie kiedy to było, kilkanaście lat temu, kiedy byliśmy na rekolekcjach w Ustroniu, bo później już prowadziliśmy swoje własne, ale tam jeszcze chyba to był ostatni raz, jak tam byliśmy w tamtych latach. W każdym razie ojciec Joachim wtedy miał już po 90, chyba miał 94 lata, coś takiego. I chodził z laseczką, już słabo widział, słabo słyszał, ale jeszcze był mobilny. Jeszcze zgodził się przyjechać na te nasze rekolekcje i służyć nam trochę właśnie jakimiś swoimi refleksjami, z samą swoją obecnością. A też służył nam w ten sposób, że przyjmował do spowiedzi osoby, do swojego pokoiku, czy też na rozmowę, a szczególnie właśnie zapraszał małżeństwa, bo miał taki charyzmat. Jeszcze jak był w Krakowie w duszpasterstwie, to
miał taką sławę kogoś, takiego proroka, który potrafił wspaniale rozeznawać małżeństwa. I jeżeli przychodziła do niego jakaś para narzeczonych, to on potrafił, patrząc na te osoby, powiedzieć, czy to było dobre, czy to będzie dobre małżeństwo, czy nie. I nawet był taki wierszyk o nim, że ojciec Badeni dobrze ożeni, czy coś takiego. Także no, jeżeli ktoś miał odwagę w narzeczeństwie zrobić sobie taką weryfikację u ojca Badeniego, to mógł mieć taką bardziej, więcej procentową pewność, że to małżeństwo będzie udane, kiedy ojciec Joachim to zatwierdził. Kiedyś opowiadał nawet o tym, że przyszła jakaś para, piękna dziewczyna i jakiś narkoman z nią. I ojciec Joachim mówi, że go przepędził wręcz. Także może uratował życie tej dziewczynie, która była jakoś zaślepiona w jakimś takim uczuciu nieodpowiednim. W każdym razie ojciec Joachim, co mnie w nim urzekło, miał niesamowity dystans do siebie i mimo swojego wieku już takiego podeszłego, ciągle miał uśmiech na twarzy, taki młodzieńczy, i takie oczy, takie błyszczące, też takie młode oczy i młody uśmiech. To było coś niesamowitego, bo sam był już wiekowym, sędziwym człowiekiem. I co sobie tutaj zapisałam? No, myśmy oczywiście z mężem też tam poszli do niego. Na taką rozmowę. Byliśmy już małżeństwem i mieliśmy ze sobą małego Mikołaja, takiego czteroletniego, który tam Mikołaj do dzisiaj się chwali, że ojcu Badeniemu skakał po łóżku, bo faktycznie myśmy w tym jego pokoiku rekolekcyjnym usiedli na taką rozmowę z nim. Natomiast Mikołaj oczywiście się nudził i wszedł na łóżko ojca Joachima, które było gładziutko zaścielone, bo ojciec też się wcześniej gdzieś tam chwalił, że z wojska wyniósł to, bo on służył w wojsku, w ogóle był na wojnie, więc no, ma co opowiadać i jego opowieści też można znaleźć w internecie. Są tam różne z nim takie spotkania studenckie, szczególnie były nagrywane i gdzieś tam są w internecie, bo też swego czasu je sobie odsłuchiwałam. No i powiedział, że z wojska wyniósł to i to mu zostało na całe życie, że łóżeczko musi być gładziutko zaścielone. Równiutko rano trzeba wstać i łóżeczko gładziutko zaścielić. I wiedząc o tym, po prostu z przerażeniem patrzyłam, jak Mikołaj mu to łóżeczko tam niszczy w tych jego gładziutkich wszystkich wypracowaniach. W każdym razie no, ojciec Joachim: nie, niech skacze, nie, 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 bo ja tam go próbowałam ściągać z tego łóżka, nie, niech sobie poskacze. Także takie wspomnienia są Mikołaja, a moje wspomnienie jest takie, że no bo myśmy nie poszli z żadną jakąś konkretną intencją, tylko tak, nie wiem, przedstawić mu się, chwilę porozmawiać, właściwie nie wiedzieliśmy na jaki temat. A ojciec faktycznie miał jakieś takie niesamowite wyczucie, taki przenikliwy, duchowy wzrok, że on jakby rozszyfrował, czy jakby przeniknął w głąb jakby naszych relacji i jakby tak to wyglądało, tak jakby on stawał w mojej obronie, tak jakby chciał coś powiedzieć. Tak jakby chciał powiedzieć coś w mojej obronie, czego ja nawet sobie do końca nie uświadamiałam, jakby nawet tego nie werbalizowałam, a on to po prostu powiedział bez żadnej żenady, bez zahamowań, w taki czysty, prosty sposób. I
też mi to zostało na całe życie. Są to sprawy takie, którymi nie mogę się podzielić, ale doświadczyłam tego, że taki człowiek duchowy naprawdę może przeniknąć do duszy drugiego, nawet przez w miejsca, gdzie ten drugi nie zdaje sobie sprawy z pewnych rzeczy. Także to było takie moje doświadczenie osobiste. I co jeszcze? No, niesamowity był jego dystans do siebie, to już chyba mówiłam. Potrafił po prostu ze swoich ułomności różnych, już takich wiekowych, też sobie żartować. W pewnym momencie miał operację na oczy, ponieważ słabo widział. I pytali się go tam studenci, no jak tam ojcze po tej operacji, czy jest trochę lepiej? A ojciec Joachim mówi, no wiecie, to był naprawdę wspaniały specjalista od oczu. I wspaniała była ta operacja i się wspaniale, wszystko się wspaniale udało. Jak nie widziałem, tak dalej nic nie widzę. Także taki miał śmieszny dystans. Później prosiliśmy go też na rekolekcjach, żeby miał komentarze po katechezach, po jakichś tam kolejnych częściach rekolekcji. I pamiętam, że kiedyś katechezę miały dwie osoby, Krzysiu, taki lider ze wspólnoty, i Andrzej. I potem, jak oni skończyli, to zawołali ojca Joachima, poprosili, żeby coś skomentował. I on wyszedł do ambony i mówi, wiecie co, ja trochę słabo widzę, słabo słyszę, ale patrzę, wychodzi na ambonę taki jeden kudłaty. Taki kudłaty, coś tam mówi, ja oczywiście nie słyszę za bardzo, ale bardzo miłe wrażenie, naprawdę bardzo miłe wrażenie. A potem wychodzi taki łysy na ambonę i też coś mówi, ja też słabo słyszę, ale patrzę, naprawdę miłe wrażenie, naprawdę bardzo miłe wrażenie. I to było przekomiczne, myśmy wszyscy po prostu pękali ze śmiechu. I później coś jeszcze powiedział. Powiedział, że co sobie zapamiętałam, że tutaj u was na rekolekcjach jest dużo takich mężczyzn, którzy są potężni, silni, tacy męscy, a jednocześnie są bardzo delikatni i że to widać na przykład w stosunku do kobiet, w stosunku do dzieci. I mówił, że to jest takie fenomenalne zjawisko i że to jest piękne. Właśnie ci silni mężczyźni, a jednocześnie, którzy potrafią być bardzo delikatni. Później jeszcze jeden jego komentarz zapamiętałam, no z racji mojego zawodu. Że tam był proboszcz taki w tej parafii i on po mszy wyszedł na ambonę i mówi do swoich parafian, a myśmy tam byli też na tej mszy jako osoby uczestniczące w rekolekcjach. I proboszcz mówi, no wiecie kochani, nareszcie udało mi się ściągnąć ten obraz, który zamówiliśmy. Ten piękny obraz, on tutaj już wisi, prawda, tutaj obok ołtarza, możecie podejść sobie obejrzeć, tu jest Matka Boża na tym obrazie, jest Pan Jezus, Bóg Ojciec, jest orzeł polski, flaga polska, coś tam, po prostu taki bogoojczyźniany obraz olejny. Namalowany w takim kiczowatym, okropnym stylu. Jak ja go zobaczyłam, to byłam przerażona, że taki obraz będzie teraz tu wisiał w kościele. No nic, ksiądz proboszcz zszedł z ambony. No i na koniec jeszcze poproszono ojca Joachima, żeby coś powiedział do uczestników rekolekcji. No i ojciec wyszedł i mówi, no wiecie co? Co to za okropny obraz? Bo on nie słyszał po prostu, co mówił ksiądz proboszcz. Nie słyszał albo nie chciał słyszeć. W
każdym razie, bo miał jakiś tam aparat słuchowy, więc trudno w to uwierzyć, że nie słyszy. Tylko mówi, po co ludzie takie obrazy malują? Przecież to jest okropne. Co w ogóle tu jest na tym obrazie? Wszystko tu jest. Jak tak można? I jeszcze w kościele to powiesili. I pewnie każdy, i pewnie są dumni z tego. I tak, i znowu wszyscy żeśmy tam się śmiali strasznie w ryk. Mam nadzieję, że ksiądz proboszcz tego nie słyszał, bo już poszedł sobie do zakrystii. Taki był ojciec Joachim, on po prostu nie przejmował się. Myślę, że już był tak wiekowy, że nie bał się mówić tego, co myśli, a chyba obawiam się, że przez całe życie taki był. Opowiadał tam o jakichś konfliktach drobnych, które miał z jednym współbratem, który był taki bardzo takim tradycjonalistą. A ojciec Joachim był taki charyzmatyczny, on potrafił się modlić językami, potrafił też jakoś prorokować właśnie to, co mówiłam. Był taki przenikliwy w stosunku do ludzi i miał problem tam z jednym ze współbraci. I na koniec, pod koniec życia tam ktoś się go pytał, ojcze Joachimie, ojciec to chyba zostanie świętym. Będą ojca chcieli kanonizować. A ojciec tak pomyślał, mówi, nie, ja chyba nie będę święty, bo mnie ludzie denerwują. Także to sobie też zrobiliśmy z tego mema w naszej rodzinie. Czasami jak są jacyś trudni ludzie, to mówimy, no nie, my chyba nie będziemy święci, bo nas ludzie denerwują. Także tak. Co chciałam jeszcze powiedzieć? No, ojciec Joachim, jeżeli ktoś by się nim zainteresował, napisał sporo książek. I jedna z książek, która mi tak trafiła do serca, to była książka pod tytułem Fotel z widokiem na pole, jakoś tak. Takie przemyślenia ojca Joachima pod koniec życia, które takie refleksje do niego przyszły. Także można sobie poszukać. Myślę, gdyby ktoś się zainteresował jego książkami, ale też właśnie można zacząć od tych jego spotkań z młodzieżą, bo są takie, można usłyszeć, w jaki sposób on mówi, bo on ma taki charakterystyczny sposób mówienia, takiego gawędziarza. No, warto poszukać w wolnej chwili. I chyba tyle o ojcu Joachimie, bo po prostu podzieliłam się z wami tym, co mi utkwiło w pamięci ze spotkań z nim, bo jeżeli chodzi o jego nauczania, katechezy, jego książki, no to w ogóle jest odrębny temat. Można się tym, jeżeli ktoś by się zainteresował, to można zrobić sobie taki research. W internecie jest sporo materiału na ten temat, na jego temat. Są też nawet filmiki, znaczy nie wiem, czy one jeszcze są, kiedyś do nich dotarłam. Takie świadectwa osób, które były z nim w ostatnich dniach przed śmiercią. Też takie poruszające, że ojciec Joachim do końca był, mimo że sam niesamowicie cierpiał, to potrafił zatroszczyć się o osoby, które się nim opiekowały. Także nie był tak skupiony tylko i wyłącznie na swoim własnym bólu i tym umieraniu, ale też widział jeszcze, mimo że tak jak mówię, już słabo widział pod koniec życia, to jednak dostrzegał jakieś potrzeby osób, które czuwały przy nim pod koniec życia. Dosłownie siedziały w fotelu i czuwały przy jego łóżku. No, także chyba tyle na dzisiaj, bo znowu się zrobił długi filmik, 19 minut. Czyżbym ja była też gawędziarzem? No, dziękuję za wszystkie miłe komentarze i do jutra. Jutro chyba o Tomaszu będzie krótki filmik.
mam nadzieję, nie taki długi jak dzisiaj o ojcu Joachimie. Pozdrawiam was serdecznie. Z Bogiem, pa, pa.